Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam poruszyć temat kart tarota, a w zasadzie jak w kartach tarota możemy odnaleźć ciążę, możemy odnaleźć dzieci, dlatego że to są bardzo częste pytania, czyli ile będę miała dzieci, czy w ogóle będę miała teraz, wiadomo, jest kłopot, co któraś para jest bezpłodna, chociaż tak naprawdę tej przyczyny lekarze też odnaleźć nie potrafią. Karty bardzo ładnie pokazują dzieci. Są takie typowe karty, tak zwane karty ciąży. Są takie karty, które możemy wywnioskować z danego układu. Ja bardzo często, jeżeli pytacie Państwa o to, czy będą dzieci w rodzinie, i to jest takie typowe główne pytanie, nie kładę dużych rozkładów, dlatego że tutaj zawsze może pojawić się jakaś karta, która może sugerować, że mogą być. A tu chodzi nam o konkretną odpowiedź, więc zazwyczaj rozkładam trzy karty. Jeżeli robimy to tylko wielkimi arkanami, bo są osoby, które również zaczynają się uczyć tarota i niekoniecznie duże arkana, małe arkana jeszcze są tutaj ogarnięte, możemy to robić również samymi wielkimi arkanami. Są takie typowe karty ciąży, czyli głupiec, cesarzowa, gwiazda, księżyc i słońce. I tutaj, jeżeli wyskoczy nam w tych trzech kartach głupiec, bardzo często oznacza chłopca i płeć męską. Jeżeli wyskoczy cesarzowa, może pokazywać dziewczynkę, sam fakt bycia matką i sam fakt bycia w ciąży, to jest to po prostu karta ciążowa. Gwiazda bardzo często przynosi nam energetykę dziewczynki, ale również sugeruje zajście w ciążę, czyli też taka typowa ciążowa karta. Księżyc, który może pokazywać, że początki bywają trudne, a koło półtora roku może pojawić się ciąża i również niesie ze sobą energię żeńską. Słońce, typowa karta, która mówi o ciąży, chłopcu bądź bliźniętach. Dlaczego? Dlatego, że na tych klasycznych taliach bardzo często wyobrażone jest dwoje dzieci, no a słońce jako męska energia niesie ze sobą energię chłopieca. Dobrze, jeżeli na przykład wyciągniemy kartę maga, która nie jest taką typową ciążową kartę, to możemy przypuszczać, że w ciągu roku zostaniemy mamą, dlatego że mag jest kartą twórczą, mówi o tworzeniu, robieniu czegoś. Natomiast też jest to karta, przynajmniej u mnie w układach, bardzo często roczna, jako jedynka numerologiczna. I ciąża przebiega w sposób prawidłowy, jeżeli jest osoba w ciąży, tylko mogą rodzice do niej troszeczkę negatywnie podchodzić. Wszystko jest możliwe i wszystko będzie tak, jak powinno być. Jeżeli wypadnie nam karta cesarza, to tak naprawdę bardzo często rodzą się chłopcy, to jest męska energetyka i też mówi o męskości. Natomiast jeżeli stawiamy na energię par i wypadnie cesarz przy kobiecie, cesarzowa przy mężczyźnie, tak również się zdarza, może mówić o zmienionej polaryzacji. I wtedy, jeżeli są problemy ze zajściem w ciążę, tak naprawdę nie ma przyczyny fizjologicznej, fizycznej, to może być tak, że jest po prostu zmieniona polaryzacja. Do tego zabieramy się w ten sposób, że biorę planszę, wahadło, ustawiamy czakry, tak żeby ta energia krążyła w dobrym kierunku. U kobiety w żeńskim, u mężczyzny w męskim, i to również pozwala i pomaga zajść w ciążę. Również pomaga przed in vitro, jeżeli jest zaburzona energetyka. Ustawienie czakr bardzo dobrze pomaga przyjąć zarodek, tak żeby ten zarodek przez te 9 miesięcy dorósł do zdrowego i dziarskiego dziecka. Także mogą sobie Państwo w ten sposób pomagać. Jeżeli chcą Państwo mojej pomocy, wszystkie możliwości będą na końcu filmiku. Również możecie Państwo mnie znaleźć nie tylko przez telefon, ale przez maile. Także zapraszam bardzo serdecznie. Dobrze, natomiast jeżeli są małe arkana, to tutaj małe arkana dzielą nam się na cztery kolory. Mamy kolory mieczy, kolory buław, kolory kucharów i kolory monet. I w każdych z tych kartach znajdują się takie karty, które mogą sugerować zajście w ciąży, sugerować rodzinę. I tak na przykład, jeżeli pytamy o płeć dziecka, a wypadnie król, to wiadomo, że będzie to chłopczyk. Jeżeli wypadnie królowa, dziewczynka, jeżeli wypadnie rycerz, chłopczyk. Natomiast z paziami jest ta trudność, że niestety paziowie nie przedstawiają płci, więc tutaj ciężko powiedzieć, mówię po prostu o młodych osobach w rodzinie, ale bardzo często paź pucharów i paź monet wypada na dziewczynki, a paź buław i paź mieczy w moich układach wypada na chłopców. Mogą Państwo sprawdzić, jak jest u Państwa i czy to faktycznie ma pokrycie. I teraz tak, jeżeli
wypadną figury z rodziny pałek, to to będzie bardzo silna osobowość dziecka, energetyczna. Jeżeli pucharów, to będzie empatyczna, spokojna, wrażliwa, emocjonalna. Jeżeli miecze, to będą dzieciaki świetnie rozwinięte intelektualnie, bardzo takie pozytywne, myślące, dobrze się uczące. Jeżeli monety, to dzieci pracowite, uziemione, wiedzące, czego chcą, mogą małymi kroczkami zajść bardzo daleko. I teraz tak, które karty z blotek pokazują dzieci? Ja sobie spisałam, żeby żadnej nie pominąć, żeby mi było łatwiej. Wszystkie asy tak naprawdę pokazują potencjał do urodzenia dziecka. As monet bardzo często mówi o tym, że znajdujemy się w negatywnej energii miejsca, może nie możemy zajść w ciążę. Jak zmienimy miejsce zamieszkania albo gdzieś wyjedziemy, ta ciąża może być ułatwiona. As mieczy pokazuje, że trzeba tutaj zastosować jakieś rozwiązania intelektualne, czyli być może pomoc lekarską. As buław pokazuje energię płodności w ogóle. Także te wszystkie asy mówią o tym, że za moment może pojawić się dziecko. I teraz tak, trójka pucharów. Bardzo często, jeżeli wypada w układach partnerskich, to mówi o dwojgu rodziców i jednym dziecku. Więc tutaj już mamy też perspektywę zajścia w ciąży jako trójka po prostu numerologiczna, trzy osoby w rodzinie. Czwórka pucharów. Tutaj to już są pełne rodziny, dlatego że mamy dwoje dorosłych i dwoje dzieci. Cztery osoby w rodzinie i jest to bardzo pozytywna karta. Dziewiątka pucharów jest kartą niespodzianki, jest kartą szczęścia. Mówi się też karta ciążowa, bardzo często znaczy 9 miesięcy, a więc ten cykl ciążowy dla człowieka. Dlatego mówi się o niej karta ciąży. Bardzo często pojawia się w momencie, kiedy ma się urodzić chłopczyk, niesie ze sobą męską energetykę. I dziesiątka pucharów, pełna rodzina, często dwójka dzieci, tutaj czasem więcej. A jak na przykład wiemy, że dzieci będzie więcej? Jeżeli w tych trzech, powiedzmy, kartach wypadnie dziesiątka pucharów z trójką pucharów, to tutaj sobie zwyczajnie dodajemy dwoje dzieci z dziesiątki pucharów, jedno z trójki pucharów i mamy trójkę. Także w tych takich układach również możemy doliczyć się większej ilości dzieci. Oczywiście w tych czasach nie jest tak, że te wszystkie dzieci muszą pojawić się na świecie, ale mamy potencjał do zbudowania takiej, a nie innej rodziny. Monety. As monet bardzo często, jedno dziecko i dziesiątka monet, która mówi o dwójce dzieci, ponieważ też tutaj mamy na samym obrazku pełną rodzinę. Natomiast to jest trochę karta, wszystkie dzieci nasze są. Czyli moje dzieci, siostry, dzieci, brata, dzieci, wszystko w jednej rodzinie, w jednym domu. Dosyć fajnie finansowo, ale przede wszystkim z takim ogniskiem domowym, czyli naprawdę z bardzo, bardzo dużym zadowoleniem, jeżeli chodzi o bycie w grupie, w społeczności, tej właśnie rodzinnej. Jeżeli chodzi o karty mieczy, to tutaj są trudności i na przykład czwórka mieczy niesie ze sobą uzdrowienie i rehabilitację. Czyli mamy dziecko, ale stworzone poprzez pomoc lekarską, podobnie jak w pytaniu wypadnie sąd, podobnie jak wypadnie sprawiedliwość. Są to karty, czy kapłan na przykład, są to karty instytucji i urzędów i tak naprawdę będą dzieci tylko przez pomoc lekarską. Jeżeli czwórka mieczy, niezbyt dużą i ingerencyjną może to być obserwacja cyklu. Jeżeli wypadnie sprawiedliwość, może już inseminacja. Jeżeli wypadnie kapłan, to są już wysokie kliniki, więc wtedy musimy mówić już na przykład o in vitro. To są takie, ja to nazywam dzieci urzędowe przy urzędowych kartach, więc niekoniecznie muszą być jak gdyby z takiej no, zwykłej fizycznej aktywności. Jeżeli tych kart urzędowych jest zbyt dużo w jednym układzie, to wtedy może to również oznaczać adopcję. Dobrze, jeżeli chodzi o asa pałek, mówi o dziecku, no i jeszcze czwórka buław, która pokazuje wesele, a po tym weselu również rozwój tej rodziny, jako czwórka znowu daje nam co najmniej dwoje dzieci. Dobrze, i jeżeli chodzi jeszcze o piątki, o buławy, to tutaj bardzo często trójka buław pokazuje jedno dziecko jako tą cyfrę trójki, czyli dwójki dorosłych i jednego dzieciaka, ale również jest to karta drogi, czyli w danym miejscu trudno nam będzie zajść w ciążę, potrzeba wyjazdu, wyjścia, w ten sposób to działa. Natomiast wracając do wielkich arkan, po kolei, głupiec, jak mówiłam, dziecko, chłopiec, mag, ciąża w ciągu roku czasu, poprzez starania się, a nie przypadek, ale niekoniecznie starania szpitalne. Cesarzowa dziewczynka, cesarz chłopiec, silna męska energia. Kapłanka, dziecko w ciągu 2 lat.
kapłan dziecko w zalegalizowanym związku, ale również przy trudnościach dziecko właśnie z tych wyższych instytucji, czyli in vitro. Kochankowie, dziecko jako niespodzianka, niekoniecznie w zalegalizowanym związku, co może być dosyć kłopotliwe, drodzy Państwo. Rydwan, szybkie zajście w ciążę. Moc, uda się pokonać trudności z płodnością. Pustelnik, ciąża bardzo trudna do uzyskania. To jest taka karta raczej osamotnienia i pozostawania w samotności, nawet jeżeli jesteśmy we dwoje. Też karta wiedzy, czyli można poczekać na rozwój medycyny, na nowoczesne metody i wtedy można próbować coś zadziałać. Koło fortuny, niespodziewane dziecko z przeznaczenia trochę poza naszą wolą. Wisielec, walka o ciążę potrwa dłużej niż rok, wymagane jest leczenie, jest to karta leczenia. Sprawiedliwość, ciąża poprzez leczenie, śmierć, trudności z zajściem w ciążę, niebezpieczeństwo poronienia i o tym pamiętajmy, nie udawajmy, że śmierć jest dobrą kartą. To jest dobra bajeczka dla grzecznych dzieci, które zaczynają naukę z tarotem. Śmierć jest trudną kartą, owszem po tej karcie po burzy jest słońcem, jest to światełko w tunelu, ale trzeba pamiętać, że może tutaj być poronienie. Umiarkowanie. Będzie ciąża po przeczekaniu odpowiedniego czasu. To jest karta przedłużania. Diabeł. Trzeba zadbać o zdrowie, bo to jest typowo zdrowotna karta. Tutaj bardzo często przy tej karcie występuje policystyczność jajników. Natomiast no, to nie jest sprawa nie do przeskoczenia. Mogą być też kłopoty z insuliną, a to gdzieś tam w całym organizmie oczywiście potem nie domaga. Wieża, dzieci albo za dużo i wręcz to po prostu nie wiadomo jak, to takie trochę patologiczne, patologiczna karta. Mamy dużo dzieci, nie bardzo wiemy, jak to, co z tym zrobić, ale też trudności z ciążą i też poronienia i znowu odsuwamy bajeczkę dla grzecznych dzieci, że wieża mówi o tym, żeby zburzyć, to trzeba budować, owszem tak, ale musimy coś przeżyć, żeby potem było lepiej. Gwiazda, dziewczynka, księżyc, dziewczynka, słońce, chłopiec bądź bliźniaki, sąd, będzie ciąża po odpowiednim leczeniu i świat, dojście do upragnionego celu, ciąża w ciągu 2 lat. I w takim odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i z takim przyjęciem, z otwartymi ramionami. Także tak to mniej więcej wygląda w sprawach dzieci i kart tarota. Mam nadzieję, że trochę pomogłam. Jeżeli mają Państwo ochotę naprawdę nauczyć się kart tarota, ja zapraszam do mnie na kursy, które będę organizowała w Łodzi, w Warszawie, bo nie będą to kursy pod tytułem przeczytałam książkę i możemy o tym porozmawiać, tylko warsztaty pod tytułem trochę znamy się na tarocie, teraz porozmawiamy, jak te karty zwyczajnie wykładać i tak naprawdę robić, żeby te wróżby, nie, inaczej, żeby dobrze te karty odczytywać, bo karty zawsze dobrze mówią, tylko trzeba je dobrze odczytywać. Wszystkie namiary na końcu filmu i telefoniczne, i mailowe, także zapraszam do siebie i do zobaczenia.